Tak jak widzicie, charakterystyczne kierunkowskazy w rowerze na dole przedniego zderzaka. Przejedźmy się. Skrzynia manualna, pięciobiegowa. Zobaczcie, mamy tutaj dość taką nierówną, leśną drogę. I ten samochodzik jest naprawdę bardzo, bardzo cichutki. Właśnie zahaczyliśmy czymś od spodu gałęzie. Bardziej to słychać niż silnik, prawda? Jeśli chodzi o ilość miejsca, no to nie ma tutaj zbyt przesadnej ilości tego miejsca. Bo samochód tak naprawdę, jak na dzisiejsze standardy, jest autem raczej małym. Pomimo tego, że on ma dość dużą długość, no bo to jest ponad 4,70, no to jednak jest to wciąż auto w środku, no nie nazbyt obszerne. Aczkolwiek kierowca i pasażer sobie spokojnie w tym samochodzie siedzą. Z tyłu oczywiście na dłuższą metę też dwie osoby spokojnie sobie dadzą radę. Auto jest oczywiście pięcioosobowe, no ale pięć osób to powiedzmy już to troszeczkę taka przesada. Auto bardzo aksamitnie, tak jedwabiście, płynnie przekazuje napęd na koła. Jest doskonale wyciszone. Zobaczcie, ja tutaj mówię półgłosem i wszystko doskonale słychać. Naprawdę, jeśli chodzi o lata 90. i ten samochód, to był to no taki powiew pewnej arystokracji, pewnego takiego luksusu w segmencie aut. Przecież no wciąż luksusowych, więc klasa ta średnia wyższa. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku klasycznej przygody.